Witam Państwa. No, zacznę od tego, że na pewno przygotowujemy się, wydaje mi się, że no, dosyć dobrze będziemy przygotowani do tego kolejnego meczu. No, wiemy, że liga jest długa, nie mamy co rozpamiętywać ostatnich meczy, no, które oczywiście można powiedzieć, że na duży plus w naszym wykonaniu. Natomiast teraz skupiamy się przede wszystkim na kolejnym rywalu, na Wiśle Płock. Jest to zespół, który przegrał swoje pierwsze dwa mecze, chociaż nieznacznie przegrał i nie możemy w żaden sposób też tego przeciwnika lekceważyć. I wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, będziemy dobrze przygotowani do tego zespołu. Natomiast wiadomo, że mamy też troszeczkę swoje problemy, pewnie o których zaraz porozmawiamy. Natomiast co do drugiego wątku, do spotkania po Legii, atmosfera jest bardzo dobra. No jeżeli ogrywa się mistrza Polski tutaj u siebie w takim stylu, no to na pewno wszyscy są bardzo zadowoleni, ale tak jak podkreślam, to już jest historia, musimy skupić się na kolejnych meczach i w tej chwili na kolejnym przeciwniku. Zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, na pewno zabraknie Filipa Nascimento, nie będzie Luisa Machado, nie będzie Gonzalo, a dzisiaj po treningu też widziałem, że Rafael Rossi schodził z takim kompresem na kolanie. Czy to jest jakiś poważny uraz, czy coś drobnego, co absolutnie nie wyklucza go z uczestnictwa w poniedziałkowym meczu z Wisłą? No na pewno będziemy mieli ubytki kadrowe na ten mecz. No zacznę od Felipe, tak, Nascimento. Trochę taka decyzja, no spodziewaliśmy się, że nie dostanie aż trzech meczy. No dla nas, no dla samego zawodnika i dla nas to taka decyzja, no dosyć poważne osłabienie, no bo ten zawodnik jest w bardzo dobrej formie i widać było w tych pierwszych dwóch meczach, że ciągnął tą grę zespołu i szkoda, że nie będzie mógł wystąpić w tym meczu i w następnych, no ale z drugiej strony nieodpowiedzialne zachowanie, czerwona kartka zasłużona i no nie mamy co tutaj rozpamiętywać, trzeba po prostu tak zespół przygotować i złożyć, żeby sobie poradzić bez tego zawodnika. Machado od następnego tygodnia, czyli po meczu z Wisłą, zacznie trenować, ale na ten mecz jeszcze nie będzie brany pod uwagę. No i dosyć poważna sprawa jest, jeżeli chodzi o Gonzalo, bo wstępnie miał być miesiąc, natomiast okazało się, że to jest poważniejszy uraz i prawdopodobnie to będzie około 3 miesięcy. Także wydaje mi się, że może być ciężko, żebyśmy go w tym roku zobaczyli no po prostu na meczu, bo nawet jeżeli dojdzie gdzieś do siebie, to wydaje mi się, że nie wiem, czy będziemy ryzykowali zdrowie zawodnika, czy nie zacznie po prostu z nami na pełnych obrotach od nowego roku. Także ubytki są, no ale też myślę, że jesteśmy w stanie to też tak poukładać, że zespół aż tak bardzo na tym nie będzie cierpiał. No Felipe wróci po trzech meczach, Machado będzie już w następnym meczu brany pod uwagę, też dochodzą nowi zawodnicy, także no ja jestem optymistą, jeżeli chodzi. No najgorsza sytuacja jest Gonzalo. A jeżeli chodzi o Rafaela, to wszystko jest w porządku? Tak, to są takie urazy treningowe, no nikt na treningu też nogi nie odstawia. Dzisiaj akurat mieliśmy taką aurę pogodę, boisko mokre, dużo ślizgów, dużo walki, gdzieś tam zderzył się z jednym z zawodników i to nie jest nic groźnego. Trener Bartoszek, mimo tego, że Wisła jeszcze nie zapunktowała, jest spokojny i jest przekonany o tym, że ta maszyna wreszcie zatrybi i zacznie punktować. Pan się spodziewa, że to będzie jeden z trudniejszych meczów, mimo tego, że teoretycznie na papierze Wisła może nie jest tak mocna kadrowo jak Lech czy Legia? Znaczy na pewno będzie trudny mecz, nie ma w Ekstraklasie łatwych meczy, tak? Ja myślę, że zespół, który jest po dwóch porażkach, musi na pewno zagrać z bardzo dużym zaangażowaniem, z bardzo dużą mobilizacją. Znam też trenera Bartoszka, wiem, że on stara się dosyć mocno mobilizować swoich zawodników, tym bardziej, tak jak mówię, że jeszcze nie zapunktowali. Natomiast my na przeciwnika patrzymy oczywiście w jakimś tam procencie, tak? Przede wszystkim patrzymy na siebie, chcemy zagrać dobry mecz, chcemy potwierdzić, że mamy dobrą dyspozycję. Jeżeli dobrą dyspozycję będziemy mieli i dobrze wywiążemy się z tych zadań, które sobie gdzieś tam nakreślimy, to ja jestem spokojny o wynik, ale na pewno to będzie no, dla nas no, kolejny trudny mecz. Panie trenerze, Gonzalo wrócił do Portugalii, z tego co słyszałem. Skąd taka decyzja, żeby tam kontynuował leczenie? Że to jest decyzja przede wszystkim też sztabu medycznego. Jeżeli jest taki długi okres czasu, to nie ma sensu go też trzymać tutaj 3 miesiące i prawdopodobnie on te pierwsze 2 miesiące gdzieś będzie leczył się u siebie i tam ma bardzo dobre warunki i pewnie jak już będzie sytuacja, że będzie miał rehabilitację, to wróci do nas, ale na razie no to przede wszystkim czas jest najważniejszy dla niego. Jeśli chodzi o Mauridesza i Ruana, w jakiej oni są formie fizycznej i czy możliwy jest ich występ z Wisłą Płock? Myślę, że możliwy jest ich występ. Dzisiaj się im przyglądałem na treningu. No jeden, drugi już trenują na pełnych obrotach. Z dyspozycją jeszcze bywa różnie, bo oni też potrzebują czas, żeby się zaaklimatyzować, zaadoptować tutaj do tych naszych warunków.
pewnie od początku nie zagrają, bo też jesteśmy zadowoleni no, z tych zawodników, którzy grali w ostatnim meczu, ale myślę, że jeden drugi ma duże szanse, że po prostu dostaną szansę, że wyjdą może w późniejszym jakby czasie w tym meczu. Jeśli chodzi o decyzje kadrowe, to jeszcze kwestia Mateusza Kochalskiego. Czy on wróci do zespołu przed meczem z Wisłą, czy raczej po meczu z Wisłą? No ja myślę, że przed meczem z Wisłą nie wróci, bo już byśmy mieli informację. Czekamy na informację z Legii, bo tak się umówiliśmy. Wiem, że Legia przełożyła w tej chwili mecz, także może się trochę ta gdzieś decyzja może być na przykład przyspieszona, natomiast jeszcze nie mamy informacji. Wydaje mi się tak na logikę, że pewnie wróci po meczu z Wisłą. No, tym bardziej nawet jeżeli by wrócił dzień czy dwa przed meczem, to też nie wiem, czy by grał, bo tutaj przygotowujemy Filipa oczywiście do składu i żeby czuł się swobodnie, żeby bronił i pewnie jakby Mateusz wrócił w ostatniej chwili, to też pewnie byśmy się nie zdecydowali. Także czekamy na niego, ale wydaje mi się, że na ten mecz na pewno to Filip będzie w bramce. Ostatnia kwestia, mecz z Wisłą Płock, stałe fragmenty gry, które mogą być dużą bronią i groźną Wisły. Czy pan jakoś uczula zawodników, żeby na przykład starali się unikać fauli w okolicach własnej bramki, bo wiemy, że Wisła ma kilku zawodników, którzy potrafią i strzelić bramkę z rzutu wolnego i też stworzyć zagrożenie do środkowania. Zgadza się, analiza przeciwnika już była, już zawodnicy wiedzą, wiemy, że Szwoch czy Furma są zawodnicy, którzy bardzo dobrze te stałe fragmenty wykonują, wiemy, że też mają zawodników, którzy potrafią wykończyć te stałe fragmenty, natomiast no, mi też się wydaje, że mamy dosyć wysoki zespół, też potrafimy dobrze bronić przy tych stałych fragmentach, co potwierdziły te dwa mecze, bo i Lech i Legia miały sporo tych stałych fragmentów gry, natomiast no, nie daliśmy sobie gdzieś bramki wbić. Na pewno w mikrocyklu tygodniowym poświęcamy czas na to, i no przed takim zespołem jak Wisła na pewno będziemy ćwiczyć po prostu ustawienie, jakieś różne warianty i w obronie, i w ataku, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Panie trenerze, trener Bartoszek ma kłopoty kadrowe. Dwa mecze, dwaj bramkarze różni bronili. Tuszyński nie wiadomo czy zagra, Furman, Wolski zaczęli ostatni mecz lekko na ławce. No chyba to też nie jest tam tak zarysowo w tej Wiśle. Znaczy ja powiem tak, ja nie patrzę na zespół Wisły, bo mam swoje problemy, można tak powiedzieć, tutaj w Radomiaku. Natomiast kto by nie wyszedł, no, znam zespół, znam zawodników też z Wisły, tak, bo pracowałem właśnie z Furmanem, z Wolskim, znam Kuberze. No, pani grać. No tak, przechodzili właśnie w Legii przez te szczeble, w których ja też byłem. Natomiast no, w jakiej oni są dyspozycji, teraz ciężko mi powiedzieć. Te dwa mecze ja oglądałem oczywiście, analizowałem. Też zespół grał w innym ustawieniu. Widać, że trener na pewno też szuka optymalnego rozwiązania. Jeszcze go nie znalazł. No i oby też nie znalazł na ten mecz najbliższy z nami. Także jesteśmy na to przygotowani. Natomiast, no tak jak mówię, no, co do dyspozycji, to boisko i tak zweryfikuje. Tak? Czasami wydaje się, że ktoś tam słabiej wygląda, a potem okazuje się, że bardzo dobrze wygląda w meczu, także my patrzymy przede wszystkim na siebie, no i tak troszeczkę tego przeciwnika analizujemy, ale no tak jak mówię, no najważniejsze dla nas to jest nasza dyspozycja. Trenerze, Mike Carvot, Miłosz Kozak, najbliżej, 11 wyjściowej. No chyba nie. Nie no, oczywiście żartuję, natomiast ja już gdzieś w głowie mam 11, ale powiem szczerze, że i zawodnicy i na razie nikt nie wie, bo w tamtym tygodniu tak zrobiliśmy taki właśnie manewr, że po prostu do samego końca zawodnicy nie wiedzieli, kto będzie grał, jak będziemy grali. Jest paru pewniaków, to jest naturalne, natomiast jest parę pozycji, na których się zastanawiamy i zawodnicy pewnie dopiero się przed samym meczem dowiedzą, kto będzie grał, ale przyszykujemy sobie na pewno parę wariantów, bo wiemy, że w środku pola musimy dodać zawodnika. No zobaczymy, no myślę, że jeszcze mamy trochę na to czasu. Na pewno trener liczy na Karola, no wiadomo, były kilka Wisły. Jak on wygląda, jak się czuje przed tym meczem? Czy coś trener tam podpytuje go? Tak, wczoraj akurat oglądaliśmy mecz Rakowa-Częstochowa i między innymi właśnie z Karolem Angielskim i rozmawialiśmy też o zespole Wisły, o zawodnikach. No trochę gdzieś tam podpowiedzi na pewno, natomiast wydaje mi się, że on jest bardzo zmobilizowany na ten zespół, bardzo by chciał właśnie gdzieś tam dobrze zagrać, no oczywiście też bramki strzelić i ja też liczę na to, że Karol w tym meczu no, będzie jeszcze lepiej wyglądał niż, jeszcze bardziej będzie zmotywowany niż w tych pozostałych. Wiem, że trenerem na statystyki i nie ogląda się, ale na 8 meczów graliśmy 4, 2 remisy i 2 porażki tylko z Wisłą. No jesteśmy na plus, taki spory.
No, trzeba by podtrzymać tą pasję. No cieszę się, no trzeba by podtrzymać, natomiast no to są też inne zespoły, inne mecze, no inna stawka, ranga, no w Ekstraklasie pewnie jeszcze nie graliśmy, także z nimi przez ten czas i tak jak mówię, boisko zawsze weryfikuje pewne statystyki, pewne założenia, dyspozycja dnia i pewność siebie, no wiele czynników ma wpływ na wynik. Jak trener zareagował, że na Warzyk sędzią numer jeden będzie Szymon Marciniak? No w ogóle tego nie biorę pod uwagę. Uważam, że warto jest, no ta, no taka po prostu ma pomagać sędziom i tutaj no nie doszukuje się jakby jakichś podtekstów. Jeżeli tutaj Polski Związek czy tam Ekstraklasa wyznaczyła tego sędziego, to uważam, że no to jest decyzja jak każda inna i nie ma co teraz patrzeć, czy to ktoś jest z Płocka, z Warszawy, czy z innego miasta.